Cześć, tu Marta. Czy wy to widzicie? Ja mam sukienkę bez długich rękawów. Dzisiaj u nas 23 stopnie, super ciepło, taka prawdziwa letnia pogoda. Chciałam zaprosić was dzisiaj na spacer po ogrodzie. Mamy dzisiaj wideo z Jagramem. Mam w końcu, tyle razy pytaliście, mam dla was rabat. Jagram u siebie robi konkurs, także mam nadzieję, że przejdziecie się ze mną po ogrodzie, obejrzycie nasze dekoracje drewniane, to co dzieje się teraz w ogrodzie. Tak sobie pospacerujemy w tym mega przyjemnym klimacie. Zapraszam. Niesamowicie cieszę się, że wreszcie zrobiło się tak ciepło, bo dzięki temu rośliny będą mogły lepiej pobierać składniki odżywcze i wszystko od razu, jak się robi ciepło, robi się bardziej zielone. Także super, że wreszcie koniec tego zimnego. Ja dzisiaj zaczynam tutaj, dlatego że chciałam wam pokazać, jak róża Bobby James rozrosła się na kratkach angielskich. Prawie ich nie widać. Róża jest olbrzymia, to jest jedna sztuka. Tutaj są trzy kratki angielskie i na niej rozpina się jedna sztuka Bobby James, a pomiędzy jest mnóstwo powojników i ja je dość do tej kratki dowiązuję, najczęściej sznurkiem jutowym, ale one też bardzo dobrze się owijają. Jeżeli czasami macie różnego rodzaju kratki, to zwróćcie uwagę, żeby w przypadku powojników mieć takie kratki, które mają tak do 2 cm, 2,5 cm, one wtedy się świetnie same też owijają, ale też trzeba pilnować i oczywiście co jakiś czas dowiązywać, bo czasami któryś nam ucieknie. O kratki zawsze przychodzi bardzo dużo pytań. My je tutaj posadowiliśmy w takich sztycach, także drewno nie dotyka w żaden sposób ziemi. I jak ono jest uniesione, to myślę, że spokojnie wytrzyma wiele, wiele lat. Natomiast dla mnie to jest taki fantastyczny parawan, który odgradza tę część ogrodu frontową od naszego patio. I tak naprawdę w ciągu zimy jest kratka, którą tylko widzimy, a potem ona coraz bardziej zarasta i właśnie róża czy powojniki ją pokrywają. To też jest fajny sposób, jeżeli mamy niedużo miejsca, bo mamy jakąś taką pionową strukturę, na której możemy właśnie zrobić sobie ten zielony parawan w niewielkiej ilości miejsca, bo rośliny rosną pionowo. Kratki połączyliśmy z pergolą, bo chciałam jakoś, żeby fajnie wyglądało przejście. Tutaj wcześniej mieliśmy taką bardzo, bardzo starą pergolę, która rozpadła się już po 10 latach, ale 10 lat wytrzymała. Teraz zrobiłam troszeczkę wyższą, bo tamta była niżej i wiedziałam o tym, że bardzo często tutaj przenosimy na przykład drabinę albo coś wysokiego i dlatego tę pergolę chciałam mieć wyżej. Na pergoli walczą ze sobą dwie rośliny. Mamy tutaj winobluszcz, który rośnie tutaj, nie pamiętam już, bardzo wiele lat i mamy też różę, która sobie na nią wchodzi. Ja oczywiście co jakiś czas staram się kontrolować mój winobluszcz, bo to jest roślina, która ma, wiecie, własny pomysł na życie i jest bardzo ekspansywna. Także tutaj wiecznie z sekatorem działam. Natomiast Bobby James powiedziałabym, że jest równym przeciwnikiem właśnie dla winobluszczu i bardzo fajnie tutaj razem sobie się pną. Dołączyłam też jeszcze jedną różę. Tutaj jest róża James Galloway. Ona jest świeżutko posadzona w zeszłym roku, także zobaczymy, jak będzie sobie radzić. I mam też tutaj sporo powojników. Betykornik tutaj rośnie. Piękny taki dzwoneczkowy powojnik po jednej i po drugiej stronie. Także sporo się tutaj na pergoli dzieje, ale jakoś te rośliny fajnie dają radę. Wchodzimy na patio. Na patio dzieje się coraz więcej. Słuchajcie, już wszystkie rzodkiewki zebrałam, zjedzone, także dosadziłam sporo sałat. A tutaj za chwilę będą kwitły jaskry. Ja się nie mogę tego momentu doczekać. Okazuje się, że z wszystkich jaskrów, które posadziłam w ogrodzie, ta miejscówka tutaj jest chyba najlepsza. Wygląda, że są takie najbardziej bujne, mnóstwo pąków, także nie mogę się doczekać, jak to będzie wyglądało. No i tu po tej stronie też róża będzie kwitła, bo ona kwitnie po obu stronach, a tak naprawdę mamy jakby dwa pokoje, właśnie frontowy ogród, potem patio i możemy korzystać z tych pięknych kwiatów, ale to jeszcze za sekundkę. Natomiast tutaj, jak widzicie, coraz bardziej zielono, warzywa, coraz większe i parasol zamontowaliśmy dzisiaj, ponieważ tak letnia pogoda, to będzie sobie już stał i będzie tak fajnie. W końcu przyszło lato, także parasol jest takim naszym wspomnieniem z wszystkich naszych wakacji, także bardzo lubimy tutaj sobie pod nim siedzieć. Tutaj jest wilgotno, przyjemnie, można fajnie odsapnąć, kiedy jest naprawdę konkretny upał, ale do szklarni idę, bo chciałam wam o niej poopowiadać. Montaż szklarni widzieliście w zeszłym roku.
wymieniliśmy domek Gaby, który był z nami od samego początku, kiedy tutaj mieszkaliśmy. No ale Gaba już, wiecie, mieszka w innym kraju. Także stwierdziliśmy, że dodatkowa szklarnia będzie fajnym pomysłem. W zeszłym roku w tej szklarni rosły papryki, fantastycznie plonowały, w doniczkach były takich, tej wielkości doniczkach, bardzo fajne plony z nich mieliśmy. A w tym roku wiosną bardzo szybko wyniosłam pomidory. W zeszłym roku już nauczyłam się, że jak trzymałam je za długo w domu pod lampami, to one takie nie były zbyt zadowolone. I w kwietniu już wyniosłam, natomiast tam jeszcze możecie zobaczyć, stoi dmuch. Jak były takie chłodniejsze noce, to podgrzewaliśmy. Tutaj też były maty podgrzewające, także pomidory stoją i czekają. Już szklarnia duża jest przygotowana na to, żebym je sadziła. Będę to robić w tym lub w przyszłym tygodniu, na początku, kiedy będę miała czas, ale zdecydowanie są bardziej zadowolone niż te w zeszłym roku. Gdybym miała więcej miejsca, wybrałabym też szklarnię, która jest większa, no ale taką mieliśmy ilość miejsca, że mogła stać ta mała. Ona jest po prostu przepięknym elementem też dekoracyjnym ogrodu. Natomiast wszystkie papryki tutaj spokojnie się zmieszczą, a ja też wiosną bardzo lubię tam sobie działać, bo ona się szybko nagrzewa i bardzo przyjemnie mi się przesadzało rośliny właśnie tutaj, kiedy były takie zimniejsze dni. Słuchajcie, idziemy dalej, pokażę Wam, jak się miewają powojniki na obeliskach. Zanim powojniki, chciałam Wam pokazać jeszcze azalię Nancy Dippel. Ona jest jak co roku obsypana pięknymi pudrowo-różowymi kwiatami. Wideo o moich rododendronach zrobimy, myślę, w przyszłym tygodniu. Pokażę Wam wszystkie po kolei, jak kwitną, ale to jest moja ukochana azalia. Uwielbiam od pierwszego dnia, kiedy zobaczyłam ją w centrum ogrodniczym. O nasze drewniane obeliski zawsze jest najwięcej pytań. W jaki sposób one są posadowione, czy są przymocowane do ziemi? Słuchajcie, ja pod obeliski bardzo często podstawiam zwykłą kostkę brukową, tak żeby każda nóżka była dobrze wypoziomowana. To jest rabata, która jest dość sucha, tutaj nigdy nie stoi woda. Nasze najstarsze obeliski mają już pewnie z dobrych 5 lat, ja nigdy nie pamiętam ile dokładnie, bez problemu stoją, nic się z nimi nie dzieje, natomiast wydaje mi się, że to też jest dlatego, że właśnie nie mają kontaktu z wodą. W ciągu zimy są piękną dekoracją ogrodu, natomiast im dalej w lato, tym piękniej wyglądają, bo są całe pokryte kwiatami powojników. Mam tutaj i witicelle, które nie są najlepszym pomysłem na właśnie obeliski, dlatego że to są powojniki bardzo wysokie. One rosną do 3 metrów, także bardzo często aż wyrastają poza obeliski. Natomiast te niższe odmiany wyglądają świetnie. Ja chciałam Wam pokazać powojnik Atragene, który właśnie zakwitł na tym najnowszym naszym obelisku, który stawialiśmy w zeszłym roku, nie, 2 lata temu. Wejdę i pokażę Wam kwiaty. Powojniki z grupy Atragene kwitną bardzo szybko, kwitną właśnie w maju. One świetnie zimują, słuchajcie, nie trzeba ich ciąć, co jest dla mnie po prostu genialne. I pięknie zimują w naszym klimacie. Ja mam teraz ich sporo do posadzenia, zaraz Wam pokażę jakie na nowym obelisku. Natomiast ich piękne sukieneczki, one są w przeróżnych kolorach, fioletowe, białe, mam też takie o limonkowych liściach, świetnie wyglądają. Wydaje mi się, że to jest fajny pomysł właśnie na obelisk i można połączyć z drugiej strony z innym powojnikiem, który będzie kwitł później. Także możemy się cieszyć kwiatami przez długi czas. Nie, szkoda, że nie mogę Wam przekazać zapachu, bo glicynia pachnie tak, że aż, słuchajcie, aż zaczyna mi się robić bardzo, bardzo miło od tego słodkiego zapachu. Pszczoły zachwycone. Powojniki rosną jak szalone, także warto pamiętać o tym, że nie zawsze będą się czepiały naszej podpory. Jeżeli światło będzie trochę dalej, będą próbowały tak jak te odsunąć od podpory. Dlatego ja zawsze stosuję albo sznurki jutowe, albo gumowe sznurki i co 10-15 cm dowiązuję swój powojnik właśnie do podpory. Też można owijać wokół, w zależności od tego, jaki powojnik macie. Natomiast dzięki temu potem właśnie ta struktura drewniana jest pokryta pięknymi kwiatami, a nie, że powojnik nam ucieka na jakieś pobliskie rośliny. Słuchajcie, teraz skoczymy po te powojniki Atragene o limonkowych liściach. Są przy mojej kotłowni, tam gdzie są plantery. Zobaczcie na te cuda. Tutaj wszystkie powojniki to są powojniki z grupy Atragene, właśnie z takimi pięknymi sukieneczkami. Są oczywiście o zielonych liściach, są też o liściach limonkowych. Jestem bardzo ciekawa, jak te liście będą się sprawdzały. Mam plan obsadzić nowy obelisk, który pojawił się, za sekundkę Wam pokażę.
Ale jeżeli szukacie właśnie takiego powojnika, przy którym nie musicie za dużo się napracować, którego nie trzeba ciąć i który sobie sam rośnie i tak nawet kwitnie w bardzo takich cienistych miejscach. Ja mam miejsce, które za sekundkę Wam pokażę. Nie kwitnie może tak obficie jak te, które są w bardziej słonecznych miejscach, ale też kwiaty się pojawiają. Także super, to taki właśnie pergol do obrośnięcia, ekstra pomysł. Jak już tutaj jesteśmy, szybki update, jak się miewają rośliny w planterach. Do kratki podwiązałam już groszki pachnące, pięknie się pną i na razie widzę, że pomimo tego, że ta donica nie jest super głęboka, to jest test, wiecie, na razie świetnie wyglądają, jedne z lepszych groszków w całym ogrodzie. Także jestem bardzo ciekawa, jak będzie tutaj przebiegało kwitnienie. O kratki najczęściej pytacie się, jak one są zamocowane do ściany. My mamy ściany z gazobetonu i do tego mamy styropian. Także Michał użył takich kołków, które są bardzo długie i one są właśnie sprzewiercone aż do ściany i te kołki są w kręcone aż w ten gazobeton. I potem jest to zamocowane. Chyba dobrze mówię, bo pytałam się Michała, jakby ja nie mam pojęcia, nawet nie widziałam. Natomiast trzymają się bardzo dobrze. Mamy też te same kratki na ścianie domu i pną się po nich róże, także bardzo fajny patent na to, żeby rośliny właśnie miały łatwość pięcia się, nie przypinając się do naszej elewacji. Te wszystkie produkty widzieliście już w poprzednich wideo, ale dzisiaj chciałam Wam pokazać, co nowego pojawiło się w ogrodzie. Produkt, który zobaczycie za mną, powiecie, no obelisk, masz już dużo tych obelisków, ale zwróćcie uwagę, że nieco inaczej wygląda. Jest wykonany z modrzewiu i ma zupełnie inną barwę. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie się starzeć. Nasz taras jest wykonany właśnie z deski modrzewiowej i wyjątkowo podoba mi się ta taka ciepła barwa. To jest nowość w diagramie, także bardzo cieszę się, że możemy przetestować. Zobaczymy, jak będzie się zachowywał na przestrzeni lat, bo najfajniej obserwuje się właśnie te dekoracje, jak one się zmieniają, bo one się w taki naturalny sposób starzeją. Ja ich nie maluję. Wydaje mi się, że drewno naturalnie, kiedy się starzeje, wygląda po prostu najpiękniej. Te obeliski, które znacie, właśnie są wykonane z sosny. U nas są już naprawdę... Ciągle zastanawiam się, ile lat. Na pewno 5, ale być może nawet jeden z nich jest więcej. Wydaje mi się, że nawet może być około 6. I one tak z czasem najpierw szarzeją, potem w zależności od tego, czy są w miejscu bardziej zacienionym, czy mniej leciutko zielenieją, albo tak płowieją w taki szary sposób. Ja je uwielbiam, bo dla mnie to jest zawsze pomysł na to, jak mogę kolejną roślinę poprowadzić w górę. Tutaj na tym obelisku pojawią się właśnie te limonkowo-zielone powojniki z grupy Atragene, ale ponieważ tutaj mam powojnik Comtes de Bouchot, to chyba frontem puszczę jeszcze jeden Comtes de Bouchot, żeby ta różowa, wielka taka ściana kwiatów powojnika tutaj była jeszcze szersza. Pamiętacie, jak obiecałam Wam, że będę Wam pokazywać ogród, kiedy nie wygląda najpiękniej? No to proszę, tak wygląda totalny chaos przy sadzeniu roślin jednorocznych, pędzeniu dali, które musiały zostać wyniesione ze szklarni. Ciągle niepodwiązane tutaj groszki. Wszystko tutaj, część już oczywiście pięknie rośnie, nawet jest część wypielona, ale część wygląda tak sobie. To jest mój plan na jutro. Tutaj właśnie do obelisku groszki muszą być podwiązane, do kratki angielskiej to samo. Natomiast już nie mogę się doczekać, jak tutaj wszystko uprzątnę, nałożę siatki i wszystko już niedługo zacznie kwitnąć. Myślę, że pierwsze będą lewkornie, a potem już dołączą groszki i reszta bylin. Najważniejsze, że wszystko prawie jest posadzone, jeszcze tylko tutaj jest mnóstwo tych dali, które czekają na wysadzenie i tutaj, i w tamtej części ogrodu. Idziemy jeszcze, pokażę Wam teraz mój zakątek przy szklarni. Za mną pojawiła się nowa ławka, która ma na celu zasłonić wszystkie moje takie, wiecie, miejsce, to jest, w którym jest ziemia, w którym są donice. No i jak tutaj przechodzę, to nie najpiękniej to wygląda. Także ławka właśnie w tym celu tutaj stanęła, ale też po to, że jak czasami robię coś w szklarni, jest mi gorąco, na chwilę chcę sobie przysiąść, to sobie będę mogła odpocząć. Tutaj jest nowy zakątek, który będę jeszcze tam w dalszej części obsadzać różnego rodzaju hostami i paprociami. Pokażę Wam to w kolejnych wideo. Natomiast ja uwielbiam to miejsce, ponieważ mój klon stworzył tutaj taki przepiękny parasol z limonkowych liści. Jak hosty jeszcze tak się nam porozwijają, one tutaj są w bardzo ciemnym miejscu, także powoli na razie ruszają. Jest tutaj super przyjemnie, chłodno i uwielbiają to miejsce właśnie takie rośliny cieniolubne. Szklarnia, jak możecie zobaczyć, już jest gotowa na przyjęcie pomidorów, także to jest kolejne zadanie, które muszę wykonać, posadowić wszystkie. Przed nami jeszcze montaż nowego foliaka, bo w tym roku nasz foliak, który miał już 12 lat, połamał się po prostu, taki był opad śniegu i akurat niefortunnie tak trafiło, że było wygięte, wszystko się połamało. Także zamówiłam na razie taki najprostszy, żeby jeszcze ten sezon przetrwać, a potem może coś zrobimy tam innego, ale potrzebuję na moje ogórki, także w tym tygodniu
pomidory. Mam nadzieję, że to nakręcimy dla Was też jako wideo. Może uda nam się nawet to wideo wrzucić w czwartek, także jeżeli jesteście zainteresowani, jak sadzę, jak prowadzę na jeden pęd, to oczywiście zapraszam. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jak wygląda rododendron, czyli różanecznik furni Walsdotter. Wygląda obłędnie. Zobaczcie, coraz więcej kwiatów się otwiera, chociaż cały różanecznik jest po prostu obsypany pyłem z sosny. My mamy wszystko, słuchajcie, cały ganek, cały taras jest po prostu zielony. Nawet dzisiaj telefon położyłam na 5 minut i patrzę, co się stało z moim telefonem. On cały pokryty zielonym pyłem, także jak coś u Was takiego leci, to sosna, nasza po prostu kosodrzewina tutaj daje czadu aż miło. Ja gram w tym roku, przygotowuję konkurs u siebie, za sekundkę Wam o nim opowiem, ale oczywiście tak jak co roku jest przez miesiąc ważny kod rabatowy na ich produkty Marta 10, także od dzisiaj przez miesiąc możecie skorzystać, a ja zabieram Was w inne miejsce i opowiem o tym, jaki konkurs Ja gram robi tym razem u siebie. Ja gram w tym roku robi konkurs nieco inaczej niż w latach poprzednich. Trzeba będzie do nich przysłać zdjęcia ze swoim produktem i z tym, co jest wokół niego, jak macie zaaranżowane w Waszych ogrodach właśnie przeróżnego rodzaju produkty od nich. I głosowanie będzie się odbywało poprzez lajki, także każdy z Was będzie mógł zagłosować na to, które te kompozycje Wam się najbardziej podobają. Wasze zdjęcia, znaczy może tak, cały regulamin konkursu wrzucam Wam w opisie wideo i wrzucę w komentarzu przypięty pod wideo. Przeczytam Wam wszystko z maila, którego Daniel mi przysłał. Konkurs startuje w niedzielę 21 maja o 9, kończy się 18 czerwca o 23.59. Potem pokażemy nadesłane zdjęcia na naszym profilu na Facebooku i tam wszyscy będą mogli głosować lajkami. Ogłoszenie wyników będzie 30 czerwca. Do wygrania są trzy nagrody. Pierwsze miejsce to bon na 1000 zł do wykorzystania w sklepie Jagram. Drugie miejsce to bon o wartości 750 zł do wykorzystania w sklepie i trzecie miejsce bon o wartości 500 zł. Ja mam nadzieję, słuchajcie, że weźmiecie udział. Wiem, że tak dużo z Was te produkty kupiło. To jest tak jak z współpracami, jest to zawsze o Jagram jest najwięcej pytań. Kiedy będzie wideo z Jagramem? Daniel mówił mi, że nawet ktoś pisał i pytał się, kiedy będzie wideo z Panią Martą. Także bardzo się cieszę, że to wideo tak lubicie. Także w tym roku powiedziałam, koniecznie muszą być po pierwsze rabaty, po drugie jakiś fajny konkurs, w którym wszyscy będą mogli wziąć udział. Także bardzo się cieszę, że taki w tym roku organizuję. Gdybym cokolwiek pomyliła z tego gorąca, bo wiecie, dzisiaj jestem tak upojona tą glicynią i po prostu tym, że jest tak ciepło, wrzucam Wam przypięty komentarz pod tym wideo i opis wideo. Tam sobie przeczytajcie dokładnie, co trzeba zrobić. Na pewno trzeba te zdjęcia przesłać dobrej jakości i wybieramy takie, które naszym zdaniem najpiękniej wyglądają te produkty. A ja oczywiście z całej siły zaciskam kciuki i trzymam je za Was, a ja... Dzisiaj, nie wiem, czy dzisiaj będę pracować, dzisiaj chyba się porelaksuję. Jest tak ciepło, że ja chciałabym zaznać tego, wiecie, relaksu w ogrodzie i popatrzeć, jak wszystko ładnie wygląda. Dzisiaj zamykam oczy na te wszystkie tulipany, które są do przycięcia, brzegi trawy, które muszę zrobić. Od poniedziałku to będę robić. Ja się chyba dzisiaj naprawdę porelaksuję, a do pracy potem. Na pewno te powojniki muszę posadzić, bo wyglądają po prostu cudnie. Nie mogę się już doczekać, jak to będzie wyglądało za 2-3 lata. Ja mam kilka takich powojników, które pną mi się na przykład po lilaku. Super one wyglądają, także to w przyszłym tygodniu. Teraz relaks. Ja też życzę Wam fantastycznego relaksu dzisiaj w niedzielę. Mam nadzieję, że ciągle jest taka piękna pogoda, bo nagrywamy to w sobotę, także liczę na to, że w niedzielę jest równie pięknie i u Was też jest bardzo ciepło. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, zostawcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, a my widzimy się w kolejnych wideo. Będę pokazywać, jak ciąć byliny, żeby nam fantastycznie kwitły, albo żeby kwitły w innym momencie, jak ukorzenić własne rośliny. To we wtorek, w czwartek liczę na to, że te pomidory uda mi się posadzić, a w niedzielę waham się jeszcze, czy taras, będę musiała zmyć tę sosnę z niego, czy pokazać Wam rododendrony. Któreś z tych zobaczymy. Do zobaczenia w następnym odcinku.